Pojawiło się na jednej z grup motocyklowych pytanie odnośnie obsługi tempomatów BMW GS, także szybko pokażę Wam, jak to działa. Teraz tempomat jest włączony. Włączamy go sobie tutaj tym przyciskiem, przekręcamy to w prawo i jeżeli chcecie ustawić prędkość, to po prostu klikamy set. Jak widać, w tej chwili miałem ustawione na 25 km na godzinę. Żeby wrócić do danej prędkości, czyli wcisnęliście sobie sprzęgło bądź hamulec, bądź zrzuciliście bieg na niższy, ikona robi się czerwona. Żeby wrócić do prędkości, pykacie do siebie i on rozpędza się do tej prędkości, którą mieliście wcześniej. Jak najłagodniej zrzucić ten tempomat, w sensie go wyłączyć, no to po prostu przekręcicie to, ikona znika, tempomat jest rozłączony. Ja w trakcie jazdy generalnie delikatnie wciskam klamkę, wtedy nie szarpię tak tym motocyklem podczas wyłączania tempomatu. Generalnie jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, a takie krótsze formy wideo częściej prezentuję na moim Instagramie. Link w opisie pod tym filmem, także zachęcam do obserwowania, subskrybowania. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś w trasie.